Dzisiaj będziemy omawiać fragment z Ewangelii Łukasza z 10 rozdziału. Także kto ma Biblię, to zachęcam, aby sobie otworzyć. Przeczytam najpierw cały ten fragment. On jest dobrze znany, ale i tak przypomnę go. 10 rozdział od 25 wersetu przeczytam. I oto powstał pewien znawca prawa, chcąc wystawić Jezusa na próbę. Zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? W odpowiedzi usłyszał: a co jest napisane w prawie? Jak czytasz? Znawca zacytował: masz kochać Pana, swego Boga, całym swoim sercem, z całej swojej duszy, każdą swoją myślą i ze wszystkich swoich sił, a swojego bliźniego jak samego siebie. Odpowiedziałeś poprawnie, podsumował Jezus. Tak postępuj, a będziesz żył. On jednak dla usprawiedliwienia samego siebie zapytał Jezusa: a kto jest moim bliźnim? Jezus podjął ten wątek i powiedział: pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha. Po drodze wpadł w ręce zbójców, którzy go ograbili, pobili, uciekli, zostawiając bliskiego śmierci. Przypadkiem jakiś kapłan schodził właśnie tą drogą. Gdy zobaczył nieszczęśnika, przeszedł na drugą stronę i odszedł. Podobnie było z Lewitą. Przechodził tamtędy, zobaczył go, przeszedł na drugą stronę i oddalił się. Natomiast pewien Samarytanin, który też tamtędy podróżował, zlitował się nad pobitym, podszedł, obandażował mu rany, polał oliwą i winem, wsadził go na własne zwierzę, zabrał do gospody i roztoczył tam nad nim opiekę. Nazajutrz udał się do gospodarza, zapłacił 2 denary i powiedział: zadbaj o chorego, a cokolwiek ponad to wydasz, wyrównam w drodze powrotnej. Który z tych 3 twoim zdaniem okazał się bliźnim człowieka, który padł ofiarą rozboju? Znawca odparł: ten, który się nad nim zlitował. Wtedy Jezus powiedział: idź i postępuj podobnie. Tak zwana przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Znamy tą przypowieść, jest jedną z bardziej popularnych. Spróbujmy jakby na początek zastanowić się nad treścią tej przypowieści. Co to w ogóle jest Samaria, skąd się to wzięło i kto to taki jest ten Samarytanin? Samaria to jest kraina w północnym Izraelu. Po podziale Królestwa Izraelskiego na 2 części, Królestwo Północne i Południowe, stolicą tego północnego właśnie było miasto Samaria. To było położone w górach miasto. Samaria, nie wiem, jeżeli kojarzycie mapę Izraela, to jest taka łezka, to Samaria to jest na północy od taka dolina Jezreel, jest granicą Samarii. Od południa graniczy z Judą i praktycznie dotyka Jerozolimy, bo jest z terytorium Judy. Od północy, od zachodu dotyka takiej równiny Szaron. Równina Szaron to jest taka równina, która od Morza Śródziemnego właśnie do takich pierwszych wzgórz Samarii, to jest równina Szaron. Taka duży, równy taki kawałek. Przebiega autostrada tamtędy i linia kolejowa obecnie. Od wschodu natomiast graniczy z rzeką Jordan. To jest teren mniej więcej dawnych plemion Efraima, Manassesa, środek jak gdyby Izraela. Dzisiaj jest to tak zwany zachodni brzeg. Jeżeli słyszycie o terenach autonomii palestyńskiej, to jest zachodni brzeg, jest właśnie tym takim środkiem wykrojonym z terytorium Izraela. To jest właśnie teren dawnej Samarii. W 722 roku przed naszą erą zajęta przez Asyrię. Pierwsze do niewoli poszło właśnie to północne królestwo, czyli właśnie ci Żydzi, którzy zamieszkiwali tamte tereny, zostali podbici w niewolę przez Asyryjczyków i uprowadzeni do Asyrii. Z tym, że to uprowadzenie, to oczywiście nie wszyscy mieszkańcy
tych terenów zostali wywiezieni, tylko ci znaczniejsi. Jacyś rzemieślnicy, jacyś wysoko urodzeni, jacyś zamożni ludzie, tacy, którzy cokolwiek tam znaczyli, zostali uprowadzeni, natomiast pozostawiono taką biedotę. Ale Żydów. Żydzi, którzy po prostu byli biedni, nic nie mieli, tych pozostawiono. Oni dla tych najeźdźców nie przedstawiali jakichś wartości, więc tych pozostawili, więc to byli Żydzi. Natomiast Asyryjczycy sprowadzili na te tereny ludność z Babilonu, z Babilonii. Więc zasiliły te tereny ludy nieżydowskie z nieżydowską kulturą i nieżydowską religią. Czyli można powiedzieć, ten teren został skażony obcą kulturą, obcymi wpływami i taki pozostał praktycznie do IV wieku przed naszą erą, przed Chrystusem. W II wieku przed naszą erą, kiedy to Grecy opanowali te terytoria, zaczęli się tam osiedlać emerytowani żołnierze greccy, tak? Żołnierze, którzy służyli w armii greckiej, kiedy już przechodzili na zasłużoną emeryturę z jakimś mająteczkiem swoim, osiedlali się właśnie na tych terenach, widocznie były na tyle atrakcyjne, więc bardzo silny wpływ grecki też na tym terenie zaczął mieć miejsce. W około IV wieku przed Chrystusem nastąpiło tam takie oczyszczenie. Ci Żydzi, którzy tam mieszkali, jakby zrzucili z siebie to bałwochwalstwo, którym dotychczas żyli. Nastąpiło tam tak jakby przywrócenie tej jedynej właściwej religii judaistycznej i wybudowano na górze Garizim wybudowano świątynię Jahwe. To była świątynia Boga Jahwe. Tam ci Żydzi, którzy zamieszkiwali Samarię, oddawali cześć Bogu Jahwe. Oczywiście było to nie w smak Żydom z Judei i kilkakrotnie im tą świątynię burzono. Żydzi burzyli ją, oni po prostu nie mogli znieść, że tam gdzieś oni uważali, że tylko i wyłącznie w Jerozolimie jest miejsce, gdzie Bogu można cześć oddawać, a nie gdzieś tam na jakiejś innej górze. I burzyli im tą świątynię i stąd bierze się nienawiść wzajemna Żydów i Samarytan. Tak? I stąd pytanie tej kobiety przy studni, to gdzie jest to miejsce, gdzie Bogu się oddaje chwałę? Czy na tej górze, czyli tej górze Garizim, czy w Jerozolimie? Tak? Bo my nie wiemy. Tu spór toczy się od kilku wieków. Wzajemnie się nienawidzimy, nie tolerujemy, bo wy nam tutaj burzycie to miejsce, a my chcemy służyć Bogu, a wy nam nie pozwalacie. No i Jezus, wiemy co odpowiedział Samarytance, prawda? Nadchodzi czas, że ani tu, ani w Jerozolimie, więc Jerozolima według słów Jezusa przestała być miejscem jakimś szczególnym przez Boga, gdzie tam najlepiej jeszcze pod ścianą płaczu Bóg jakoś pilniej nadstawia swoje ucho i tam ludzi wysłuchuje. Nie. To już jest przeszłość. Nie ma już tego miejsca w Jerozolimie, ani na górze Garizim, ani w Jerozolimie już nie ma takiego miejsca. Więc jakby Samarytanie kojarzą się i Samaria kojarzy się z takim synkretyzmem religijnym, prawda? Czyli taką mieszanką przeróżnych religii. I trochę żydowskiej, i trochę pogańskiej. Z tym się kojarzy właśnie Samarytanin. I w tej przypowieści, tym miłosiernym Samarytaninem, kto jest? Jak myślicie? Na kogo wskazuje ta osoba w tej przypowieści? Na Jezusa. Na Jezusa, prawda? To trochę dziwne, że akurat na Jezusa wskazuje ten miłosierny Samarytanin, nie? Dlaczego na kogoś, kto tak nie do końca jest z nami, nie do końca jest po naszej stronie, a akurat on się tutaj, Pan Jezus jakby ewidentnie w tej przypowieści wskazuje na siebie. Ponieważ czytamy w liście do Efezjan,
że On jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwojga, czyli z Żydów i pogan, jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. Samarytanie to są tacy pół Żydzi, pół nie Żydzi, prawda? I właśnie w osobie Jezusa Chrystusa mamy to połączenie, że Jezus jest nie tylko Zbawicielem Żydów, ale i pogan. W Nim zarówno Żydzi, jak i poganie mogą uzyskać pokój, pomoc, ratunek. Dlatego Jezus jest tutaj, właśnie ukrywa się pod postacią tego Samarytanina. Okej, więc już wiemy, kim jest Samarytanin, wiemy, dlaczego Jezus właśnie jego w tej przypowieści umieścił jako takie wskazanie na siebie samego. Przypatrzmy się w takim razie tej drodze z Jerozolimy do Jerycha. Jerozolima jest na wzgórzach położona. Ona dość wysoko na terenie Izraela jest bodajże na 750 gdzieś około metrów nad poziomem morza. Znajduje się Jerozolima, więc dosyć wysoko. Dlatego w Jerozolimie zdarzają się również opady śniegu. Cały Izrael jest raczej na poziomie morza, a Jerozolima jest wysoko, więc nawet i tam zdarzają się chłodne dni, opady śniegu. Natomiast Jerycho jest najniżej na świecie położonym miastem. Znajduje się ponad 200 metrów pod poziomem morza, w depresji. To jest najniżej na świecie położone miasto, a więc łatwo policzyć, że z Jerozolimy do Jerycha jest no, prawie 1000 metrów różnicy poziomów, tak? Jerycho jest jednym z najstarszych na świecie nieprzerwanie zamieszkałych miast. Wskazuje się, że no, już od wielu tysięcy, no, od 8 tysięcy archeolodzy wskazują, my wiemy, że Ziemia jeszcze tyle nie ma, ale naukowcy jakby wiedzą, że to jest nieprzerwanie zamieszkałe przez ludzi. Miasto jest jednym z najstarszych na świecie miast. Widocznie musiało to być zawsze bardzo atrakcyjne miejsce do mieszkania. I faktycznie Jerycho jest nazywane miastem palm, tak? Czyli miastem obfitującym w palmy. Skoro tyle tam tych palm było, to widocznie musiało się tam dosyć wygodnie żyć. To jest faktycznie teren dość żyzny, tam dużo ludzi się osiedla, zawsze się tam dużo ludzi osiedlało. Co ciekawe, bardzo duża ilość kapłanów i lewitów tam właśnie mieszkała, w Jerychu. Chociaż to miasto zostało przecież przeklęte za czasów Jozłego, prawda? Kiedy zdobyto Jerycho, Jozue przeklina to miasto. Przeklina, że już nie będzie tutaj mieszkańca w tym mieście, że ktoś, kto będzie je odbudował, to na własnych dzieciach będzie odbuduje to miasto, tak? No i tak się faktycznie stało. Jeden z królów izraelskich, czyli tych niedobrych, odbudował to miasto i jest napisane, że na własnym synu założył jego fundamenty. Nie mam pojęcia, co to oznacza, ale prawdopodobnie złożenie w ofierze tego syna i mury na swoim drugim synu. Więc faktycznie kosztem życia tych dzieci to miasto zostało odbudowane, ale ponieważ jest miastem, w którym się dobrze mieszka, więc kapłani i lewici, uprzywilejowana kasta w Izraelu, zamieszkiwała Jerycho. Dlatego, żeby udać się do swojej pracy, do swojego zajęcia, musieli pokonać tą drogę z Jerycha do Jerozolimy i z powrotem. Ta droga ma około 30 kilometrów. To jest mniej więcej taka odległość, 30 kilometrów z Jerozolimy do Jerycha. Mniej więcej 8 kilometrów za Jerozolimą rozpoczyna się tam bardzo taki górzysty, pagórkowaty teren. Mnóstwo tam jest jakichś wąwozów. Kto był w Izraelu, to jakby wie, o czym mówię, że to są takie no, niewielkie górki, ale jest tam cały labirynt różnych wąwozów, takich wiecie, zakamarków, w których bardzo łatwo się ukryć. Dzisiaj jest tam poprowadzona piękna autostrada,
pagórki są wyrównane, doły zasypane, więc dzisiaj można powiedzieć, że proroctwo Jana Chrzciciela się wypełniło, prawda, w sposób namacalny. Naprawdę dzisiaj jedzie się piękną autostradą cały czas w dół, aż do Morza Martwego. Mija się po drodze Jerycho, cały czas w dół, piękna autostrada. Ale za czasów Jezusa tak nie było. Za czasów Jezusa trzeba było kluczyć tymi wąwozami, żeby się przedostać z jednego miejsca do drugiego. Droga z Jerozolimy do Jerycho prowadziła cały czas w dół, więc nie był to łatwy szlak, ale jednocześnie był dosyć uczęszczany. No, musieli ludzie po prostu, żeby załatwiać swoje sprawy, kapłani, lewici, żeby odbyć swoją służbę w Jerozolimie, musieli tamtędy po prostu przechodzić. Również handel tamtędy przechodził. 30 kilometrów to jest mniej więcej droga na jeden dzień w miarę łatwym terenie. Więc, a tu nie jest łatwy teren. Tutaj droga być może z Jerozolimy do Jerycha może zajmowała jeden dzień, natomiast z pewnością w drugą stronę nie. Więc po drodze musiały istnieć jakieś gospody. I teraz gospoda na tamtym terenie nie przypominała naszych zajazdów, gdzie jest karczmarz jakiś tam. Na terenie Palestyny nazywało się to coś, co my mamy przetłumaczone w Biblii jako gospoda, karawanseraj. To było takie zajazd taki. I on wyglądał w taki sposób, że to był taki otoczony murem teren, taki czworoboczny, z jednym tylko wejściem gdzieś w którymś miejscu. Zabudowane były takie pomieszczenia, taki krużganek jakby przy jednym boku albo przy kilku bokach i w tych krużgankach były pomieszczenia, gdzie można było przenocować. Kto się nie załapał na pomieszczenie, to na środku musiał razem ze zwierzętami bez dachu nad głową spędzić noc. W tamtych czasach planowano, ponieważ podróżowanie było niebezpieczne. Zwłaszcza ten szlak był bardzo niebezpieczny, ponieważ w tych wąwozach bardzo łatwo było zaczaić się różnym bandytom i faktycznie oni korzystali z tego. Nie? Ruch był niejako wymuszony na tym szlaku, ale bandyci nie próżnowali, mieli świetne kryjówki tam. Więc bardzo niebezpiecznie było podróżować. Ludzie planowali wtedy swoje podróże od jednej gospody do drugiej. Absolutnie unikano nocowania poza takim bezpiecznym miejscem. Te gospody miały charakter obronny, dlatego było tylko jedno wejście, które można było w miarę łatwy sposób chronić. Więc ludzie podróżowali w ten sposób, że tak planowali swoje etapy swojej podróży, że muszę dotrzeć przed zmrokiem do jakiegoś zajazdu, do jakiegoś miasta. Nie mogę zostać gdzieś tam, wiecie, pod gołym niebem, bo na pewno ktoś lub jakieś stworzenie się napatoczy i będę miał bardzo wielki problem. Gospody były prowadzone najczęściej przez jakąś rodzinę, prawda? Jakąś rodzinę, które tam z dziada, pradziada zajmowali się tym i był tam jakiś gospodarz, który był głową tego miejsca. Najczęściej żona i dzieci też tam krzątały się przy tym. Po prostu taki interes rodzinny to był. I teraz w tej przypowieści Pan Jezus mówi, że jest człowiek, który schodzi z Jerozolimy do Jerycha. I można by to też jakby, jeżeli zaczniemy tutaj myśleć o jakichś symbolach, no to Jerozolima to jest miejsce na tamten czas przebywania Boga, to jest miejsce, gdzie wędrowano, żeby spotkać się z Bogiem, żeby mieć relację z Bogiem, żeby do żywego Boga przyjść, trzeba było przyjść do Jerozolimy. Tak? Każdy Żyd był zobowiązany przynajmniej raz w roku Jerozolimę odwiedzić i świątynię. Więc można powiedzieć, a Jerycho z kolei było takim nie do końca świętym miejscem, prawda? Do dziś zresztą nie jest. Nie? W Jerychu, nie wiem czy pamiętacie, taką postać jak Yasir Arafat, który swego czasu, kiedy jeszcze żył, był przez wielu chrześcijan typowany jako antychryst. Niestety umarł wcześniej, więc się okazało, że to jednak... Może to był typ antychrysta, ale w każdym razie on rezydował w pewnym hotelu właśnie w Jerychu. Największy budynek w Jerychu, hotel,
który jest jednym chyba z nielicznych takich poza Jerozolimą i tymi dużymi miastami miejsc, gdzie naprawdę wysoki, taki wielokondygnacyjny budynek stoi, widać go z daleka. Tam właśnie sobie pan Yasser Arafat zamieszkiwał. Więc to było miasto nieprzyjazne Żydom i do dzisiaj jest. To jest teren właśnie zachodniego brzegu i tam na wielkich tablicach przy wjeździe jest informacja: Żydom wstęp zbroniony. Tam ktoś, kto ma rejestrację z Izraela, wjeżdżając tam, naraża się na to, że mu zniszczą samochód, obrzucą kamieniami i naprawdę tak się dzieje, prawda? Więc tam Żydzi nie wjeżdżają do Jerycha. Wiemy, że to były tereny, to są dzisiaj tereny palestyńskie, to w tamtych czasach były tereny, w których dużo właśnie Filistynów i ludzi wrogich Żydom też zamieszkiwało. Więc jakby ta symbolicznie ta droga z Jerozolimy do Jerycha to jest oddalanie się od Boga. To jest oddalanie się od miejsca świętego, schodzenie w dół do miejsca, które święte nie jest. Czyli jakby to jest taki symbol też człowieka, który plecami odwrócony jest do Boga, twarzą w stronę świata, luksusu, jakiegoś dobrego życia i on po prostu podąża tą drogą w dół, cały czas w dół. No i na tej drodze spotyka go nieszczęście, zostaje napadnięty przez bandytów, obrabowany, poraniony i taki na pół żywy właściwie gdzieś tam leży na skraju tej drogi, pewnie przekonany, że tu już mu przyjdzie dokonać żywota. No i teraz Pan Jezus mówi, że schodził tą drogą, czyli w tym samym kierunku, kapłan, a później lewita. Tak? I można powiedzieć, że to są ludzie, którzy z racji swego pochodzenia i służby, którą się zajmują, to była taka wyjątkowa kasta w Izraelu, kapłani i lewici. Tak? Oni nie musieli pracować tak jak wszyscy inni. Oni mieli obsługiwać świątynię, oni mieli stamtąd swoje dochody. To była taka uprzywilejowana kasta. Oni mieli dużo więcej czasu niż wszyscy inni obywatele na zajmowanie się swoimi sprawami. Taka po prostu kasta uprzywilejowana. I dwóch ludzi właśnie dokładnie w tym samym kierunku, wracając prawdopodobnie ze swojej służby w miejscu świętym, przechodzi i no i nie pomaga. Po prostu nie pomaga. Ci, którzy mogliby to zrobić, którzy mieli na to czas, na pewno nie spieszyło im się. Wracali ze służby. Skoro wracali, to znaczy, że nie musieli się obawiać, że się zanieczyszczą tym, jeśli by to były zwłoki, to zwłokami, czy też dotykając krwi tego człowieka. Nie musieli się tego obawiać, bo oni już byli po służbie, więc nawet jeśli by się zanieczyścili, to nie miałoby to znaczenia. Więc mogli zareagować, mogli okazać pomoc. Nie byli to pewnie jacyś biedni ludzie, bo utrzymywali się ze świątyni. Nie zrobili tego. Przeszli pomimo tego potrzebującego człowieka i sobie poszli. Natomiast pojawia się Samarytanin, który wędruje i nie wiadomo, czy do góry, czy na dół. Nic nie wskazuje jakby w tej przypowieści, w którym kierunku ten człowiek wędruje. Jest albo kupcem, bo posiada jakiś środek transportu, albo zamożnym człowiekiem, który po prostu ma środek transportu i może z niego korzystać, co w tamtych okolicznościach jest bardzo przydatne. I on podchodzi do tego rannego. Pan Jezus mówi, że opatruje jego rany, zalewa oliwą, winem. Musiał się ubrudzić przy tym, bo nie da się, wiecie, opatrzyć człowieka poranionego samemu się nie brudząc tą krwią i tym wszystkim, co jest z tym związane. Więc on jakby nie przejmuje się tym, że się trochę pobrudzi, że no, niestety musi zrobić sobie przerwę w podróży. Może to będzie w ogóle trudne, bo zaplanował sobie dotrzeć do najbliższej gospody, a tutaj jest jakaś praca, która może mu to uniemożliwić, więc tak naprawdę ryzykuje, że może się zdarzyć, że noc będzie musiał spędzić właśnie tu, w niebezpiecznym miejscu. Ale okazuje się, że no, bierze go na te swoje zwierzę,
doprowadza go do najbliższej gospody. I tam się nim przez jakiś czas opiekuje, zostawia gospodarzowi pieniądze, które według jego uznania powinny wystarczyć, żeby temu człowiekowi przywrócić go do jako takiego stanu, żeby mógł kontynuować tam swoją podróż. I mówi, że on będzie tędy wracał za jakiś czas i jeżeli by się zdarzyło, że ten gospodarz jednak poniesie większe koszty, to on to mu wszystko wyrówna, żeby się tam nie obawiał i żeby okazał maksymalnie daleko idącą pomoc temu człowiekowi. Bo wiecie, gospodarze w zajazdach nie słyną może z jakiejś wielkiej hojności do dzisiaj i trzeba ich tak czasami trochę może finansowo do tego przymusić, tak? No, taką zachętę finansową ten Samarytanin mu tam zostawia. No i odchodzi. Teraz znowu wracając do symboliki tej przypowieści, tego doświadczenia, wiemy dobrze, że gospoda symbolizuje Kościół, prawda? Kościół jest takim miejscem, do którego Jezus przyprowadza poranionych ludzi, ludzi, których wcześniej gdzieś zgarnął właśnie z jakiegoś ciemnego zaułka, przyprowadza ich do kościoła, wyposaża to miejsce we wszystko, co będzie potrzebne, żeby temu człowiekowi pomóc, żeby on stanął na nogi. Tak? I daje obietnicę, że będzie tędy wracał, że on tu wróci i wtedy wynagrodzi wszystko, co żeśmy ponad to uczynili. Tak? Więc gospoda jest ewidentnie symbolem Kościoła. I nawet fakt, że gospoda była prowadzona przez rodzinę, przez krewnych, przez ludzi, których łączyły więzy krwi, też wskazuje na Kościół. Prawda? Tutaj w Kościele też nie ma obcych ludzi. To są ludzie, których łączą więzy tego samego ducha. Tak? Więc tym bardziej jest to właściwe zrozumienie tego miejsca. No i w Kościele człowiek powinien być zaopatrzony, powinien być uratowany, otoczony opieką, wyleczony, tak żeby mógł stanąć na nogi, żeby mógł kontynuować swoją, nakarmiony też oczywiście, wyspany, zrelaksowany. Tym wszystkim jest Kościół i wszystko, co jest poza Kościołem i znajduje się w mroku, jest niebezpieczne. Tak? Życie poza Kościołem lokalnym, poza zborem, kiedy wokoło panują duchowe ciemności. Żyjemy w świecie, w którym wokół panuje mrok i to coraz gęstszy, coraz większy mrok panuje dookoła. I Kościół jest bezpiecznym schronieniem, w którym na pewno krzywda się nikomu nie stanie. Chyba, że mamy do czynienia z miejscem opanowanym przez bandytów, które pozornie wygląda jak gospoda, zaprasza wejściem, nieświadomi niczego, podróżni tam na noc przychodzą i tej nocy nie przeżywają, prawda? Bo zostają albo zabici, albo ograbieni. Natomiast wiecie, że informacja szybko się roznosi, więc jeżeli coś takiego miało miejsce, że gdzieś faktycznie jakaś fałszywa gospoda funkcjonowała, to raczej szybko się ludzie o tym dowiadywali i unikali takiego miejsca. Ale jest taka możliwość. Kiedy Pan Jezus przychodzi na świat, to jest takie słowo, które mówi o tym, że nie znalazło się dla Niego miejsce w gospodzie. Tak, że nie znalazło się dla Jezusa miejsce w gospodzie. I myślę, że przy końcu historii Kościoła, skoro Kościół zaczyna się od takiego przykrego epizodu i Biblia wskazuje na to, że pod koniec również tak będzie, że w objawieniu czytamy w ostatnim liście do zboru w Laodycei, że Pan Jezus stoi poza drzwiami. Nie ma go w środku, został wyproszony, nie ma tam dla niego miejsca, więc taki będzie stan Kościoła pod koniec czasu Kościoła, że nie będzie tam miejsca dla Jezusa. Będzie tam wszystko, będą tam luksusy, będzie tam co jeść, tylko że nie będzie tam tego, dla którego to miejsce
powstało. Więc tak możemy jakby symbolicznie popatrzeć na tą przypowieść. Mówi nam ona o człowieku, o jego kondycji, że każdy z nas był takim pobitym, pokiereszowanym przez życie, że na szczęście stanął na naszej drodze Jezus, który nas uratował, ten dobry Samarytanin. Wiecie, Żydzi nawet nazwali Jezusa Samarytaninem, tak? I to jeszcze opętany przez demona, tak? Więc jeszcze bardziej potwierdzili to, że prawidłowo to rozumiemy. I każdego z nas Jezus doprowadził w pewnym momencie do tej swojej gospody, gdzie zostaliśmy otoczeni opieką i mogliśmy, przywróceni zostaliśmy do życia, do zdrowia i możemy żyć i funkcjonować. I to jest taka warstwa, można powiedzieć, taka pierwsza warstwa, którą kiedy czytamy ten tekst, to możemy sobie rozważyć, prawda, w ten sposób i symboliczny. I myślę, że ja tu nic nowego nie powiedziałem chyba, nie? Że jakby rozumiemy, że zawsze tak to pewnie rozumieliśmy, że dokładnie ta przypowieść to oznacza. A teraz spróbujmy się zastanowić i popatrzeć na tą całą historię z nieco innej perspektywy. Wszystkie historie opisane w Ewangeliach to są prawdziwe historie, to są prawdziwi ludzie, tak? To nie są jakieś wymyślone postaci, które nie mają żadnej historii, nie mają żadnych problemów, które nagle się pojawiają znikąd, gdzieś w niebie odchodzą. Wierzę, że to są ludzie i ci ludzie niosą jakąś swoją historię i w pewnym momencie widzimy zetknięcie tych ludzi z Bogiem, z Jezusem Chrystusem. Druga rzecz. Trudno mi jest sobie wyobrazić, że Jezus wymyślał historyjki, tak jak my wymyślamy jakieś książki, jakieś opowiadania, że to są papierowe postacie, nieistniejące, że my dobrze wiemy. Trudno mi jest wyobrazić sobie Jezusa, który, wiecie, dawno, dawno temu, za siedmioma górami, był sobie dobry Samarytanin, który gdzieś tam kogoś uratował, nie? Jestem przekonany, że ta historia wydarzyła się naprawdę. Że to nie jest wymyślona na poczekaniu historyjka, tylko naprawdę ta historia miała miejsce. Ten wypadek, to zdarzenie, ci ludzie, którzy w tym uczestniczyli, naprawdę istnieli. Albo istnieją w tym momencie, w którym się dzieje ta sprawa. Zobaczcie, ten człowiek, tutaj przeczytałem, że jakiś znawca prawa podszedł do Jezusa, bo chciał usłyszeć, jak można odziedziczyć Królestwo Boże. Tak, on miał jakiś problem, borykał się z jakimś dylematem, nie był pewny, czy on odziedziczy Królestwo Boże, czy on jest godny, żeby odziedziczyć Królestwo Boże, i przychodzi i zadaje Jezusowi takie pytanie. No i Jezus taki też typowy dla siebie sposób i w ogóle zachęcam do takiego sposobu, nie wykłada mu wprost rzeczy, prawda, że słuchaj, musisz zrobić to, to, to i to, jakby punkt A, punkt B, punkt C, w pięciu krokach to, tylko Jezus mu mówi, no a to jak czytasz? Jak czytasz? Jesteś znawcą prawa, no więc pewnie wiesz, co tam jest w prawie napisane. No i on odpowiada mu, masz kochać Pana, swego Boga, całym swoim sercem, z całej swojej duszy, każdą swoją myślą i ze wszystkich swoich sił, a swojego bliźniego jak samego siebie. On tutaj połączył jakby dwa fragmenty z różnych miejsc Tory. I bardzo pięknie odpowiedział, prawda? Jezus mu go pochwalił, że odpowiedziałeś poprawnie. Teologię masz poprawną. Bardzo łatwo mieć poprawną teologię, nie? Wystarczy po prostu być w dobrym miejscu, słuchać właściwych nauczycieli i mieć poprawną teologię. I ten człowiek taką teologię posiada. No więc Jezus mówi, postępuj tak, a będziesz żył. Żyj zgodnie z tym, co twierdzisz, co wierzysz, jaką teologię prezentujesz. Będziesz żył, odziedziczysz królestwo, tak?
Ale ta odpowiedź nie do końca jakby zadowoliła tego człowieka, no bo zwrócił się z kolejnym takim stwierdzeniem. I czytamy tutaj, że on jednak dla usprawiedliwienia samego siebie zapytał Jezusa, a kto jest moim bliźnim w takim razie? No bo tutaj wcześniej powiedział, że masz kochać swojego bliźniego jak samego siebie. Nie? Czyli to, co chciałbyś dla siebie, to też powinieneś innemu człowiekowi być w stanie zaoferować. Tak? Chciałbyś, żeby tobie pomogli w jakimś problemie, no to ty pomóż komuś, kto jest w problemie, tak? I na kogo akurat się natknąłeś. No więc można powiedzieć, że ten człowiek ma jakiś problem z bliźnim, tak? Że coś się wydarzyło, co mogło spowodować, że on teraz próbuje się usprawiedliwiać. Kto się próbuje usprawiedliwiać? W popularnym powiedzeniu. Winny, prawda? Winny człowiek zawsze próbuje się usprawiedliwiać. Nie widzimy Jezusa nigdy w takiej roli, prawda? Żeby się Jezus przed kimś tłumaczył, usprawiedliwiał, wyjaśniał. Nie? Jezus wręcz przeciwnie. Rzucał jakiś twardy temat i nie raczył w ogóle wyjaśniać nic. Nie? Ludzie się wkurzali, denerwowali na niego, domagali się wyjaśnień. Jezus nie raczył jakby wyjaśniać. Jezusa nigdy nie widzimy w sytuacji, w której on się tłumaczy, komuś wyjaśnia, usprawiedliwia. Faktycznie, jeżeli człowiek wchodzi w taką postawę usprawiedliwiania się, nie? Że no dobra, to okej, ja wiem, że mam bliźniego kochać jak siebie samego, ale ja nie wiem, kto jest moim bliźnim. Jestem usprawiedliwiony, ja nie wiem, kto jest moim bliźnim. Nie? Że może tylko Żydzi są moimi bliźnimi, a może tylko Samarytanie, albo może tylko ludzie z mojej rodziny to są moi bliźni. Miałem kiedyś taką rozmowę z jedną kobietą, która właśnie dokładnie w ten sposób próbowała mi wyjaśnić, że nie, to nie jest tak, że każdy człowiek może być moim bliźnim, to tylko moi krewni mogą być moimi bliźnimi, nie? A obcy ludzie to nie. No więc też widocznie miała coś na sumieniu, że się tak próbowała usprawiedliwiać. I na tą jego usprawiedliwiającą reakcję Jezus podaje tą historię. Zanim przejdę dalej, opowiem wam o Natanaelu. Kojarzycie Natanaela? Brat Piotra, tak? Z tego, co pamiętam. Natanael siedzi pod drzewem figowym i rozmyśla. On prawdopodobnie w tym momencie nie myślał o niebieskich migdałach, tylko prawdopodobnie przeżywał jakąś głęboką rozterkę w sercu. Być może zadawał pytanie: Boże, czy Ty mnie widzisz? Czy Ty się interesujesz moim życiem? I kiedy spotyka Jezusa, Pan Jezus, co mu mówi? Widziałem Cię, prawda? I Natanael entuzjastycznie odpowiada: wow, Ty jesteś Mesjasz. No przecież wiecie, gdyby to była sytuacja, że on se tam jakby drzemał pod tym drzewem, jakby o niczym specjalnie nie myślał, to czemu słowa Jezusa, że go widział, miałyby tak go ucieszyć, nie? Że no okej, okay, może gdzieś z daleka, może masz dobry wzrok, może gdzieś mnie tam widziałeś z daleka, nie? Jakby czemu miałoby to mnie tak bardzo ucieszyć, nie? Natomiast prawdopodobnie ten człowiek przeżywał naprawdę jakąś taką rozterkę w sercu, że tak radośnie zareagował na te proste słowa Pana Jezusa, że widziałem Cię pod tym drzewem figowym. Nie? Czyli on wiedział, że to Bóg odpowiedział mu na jego prawdopodobne jakieś pytania. Tu mamy do czynienia, być może, to jest moja interpretacja, być może z podobną sytuacją. Ten człowiek, ten uczony w piśmie, mógł być tym kapłanem lub tym lewitą, który przechodził, który minął tego człowieka pobitego i nie zareagował i odszedł. I wiecie dobrze, że to nie dlatego, że oni nie zauważyli tego człowieka, że oni byli tak zaaferowani, jakby swoimi sprawami nie zauważyli. Nie, zauważyli, bo Pan Jezus mówił, przeszli gdzieś tam na drugą stronę wręcz, nie? Więc to nie jest tak, że nie widziałeś tego człowieka w potrzebie. Dobrze widziałeś, ale nie zareagowałeś, ale po prostu zlekceważyłeś to.
A teraz mi mówisz, że kochać bliźniego jak siebie samego. Więc być może ten człowiek, który zadaje Jezusowi to pytanie, był właśnie którymś z nich, z tych, którzy minęli. I teraz zobaczcie, Jezus mu opowiada taką historię. Wydawałoby się wymyśloną na poczekaniu, a ten człowiek być może dobrze wie, że kurczę, ty o wszystkim wiesz. Ty wiesz, że ja to zrobiłem, że ja nie zareagowałem, że ja przeszedłem. I być może, wiecie, ten człowiek, no postawcie się w jego sytuacji, nie? Przypuśćmy, jest jakiś wypadek drogowy. Jest tam ktoś uwięziony w aucie, a wy przejeżdżacie i no bo się spieszymy, bo się pobrudzimy, bo jakby mamy swoje sprawy i po prostu nie reagujecie i przejeżdżacie, a potem dopadają was wyrzuty sumienia, że kurde, jak nikt mu nie pomógł, on tam, ktoś mógł umrzeć przecież, a ja nie pomogłem. I być może, że ten człowiek miał takie ogromne wyrzuty sumienia, że no nie pomógł, nie? I teraz czy ten w ogóle przeżył, nie? Tą historię, skoro ja mu nie pomogłem. I dlatego szuka usprawiedliwienia. Nie? Dlatego myśli sobie, no dobra, no nie pomogłem, bo to może był, może on już nie żył, albo może to był Samarytanin, ja jestem Żydem, my po prostu nie dotykamy się nawzajem i ja jestem usprawiedliwiony i tak może szukał, wiecie, no robimy tak, nie? To jest taki nasz mechanizm, który każe nam usprawiedliwiać brzydkie rzeczy, które robimy, tak? Czy jakieś, czy coś, czego właśnie nie zrobiliśmy, nie? I szukamy w głowie, żeby tylko się jakoś usprawiedliwić, nie? No i teraz on słyszy tą historię, on wie, że Jezus o wszystkim wiedział. Dobra rzecz, że to znaczy, że tam znalazł się ktoś, kto pomógł temu człowiekowi, że ten człowiek nie umarł, że ktoś się nim zaopiekował. No, ale ja tego nie zrobiłem. Nie? Że ja tam przychodziłem, mogłem to zrobić, ale tego nie zrobiłem. I zobaczcie, Jezus opowiedział mu tą historię i myślę, że tych dwoje dobrze wiedziało, że, bo tam byli też inni uczniowie, ale tych dwoje dobrze wiedziało, że to jest twój problem, ja o tym problemie wiem. I teraz można by coś takiego po ludzku, że Pan Jezus mógłbym mu, wiecie, oskarżać go, no i czemuś nie pomógł, nie? I no, jesteś lewitą czy kapłanem, czemuś nie pomógł, nie? I z pretensjami, nie? Że no nie wiem, czy ty w ogóle do Królestwa Bożego wejdziesz, jak ty się tak zachowałeś, nie? Jak ty po prostu zlekceważyłeś swojego bliźniego. Ale Jezus nie robi nic takiego, nie? Nie, żadnych takich pretensji tutaj nie mówi, natomiast mówi, no i który z tych trzech jest tym twoim bliźnim, jak myślisz, nie? I on już wtedy, już nie ma żadnych wytłumaczeń, nie? Że no ten, który mu pomógł, nie? Czyli że już nie ma dłużej możliwości usprawiedliwiania samego siebie, nie? Że no ja się nie okazałem bliźnim w tej historii, nie? Ale znowu Jezus mu nie oskarża go, nie wytyka mu tego jego brzydkiego postępku, tylko mówi mu, idź i postępuj podobnie. Nie? I to jest właśnie Jezus. Tak jak do tej kobiety, którą przyłapano na cudzołóstwie, tak? Powinna być ukamienowana, powinna nie żyć. Nie? I to byłoby sprawiedliwe i zgodne zresztą z przepisami prawa. A Jezus nie mówi mi, no i coś narobiła, i co? Było tak żyć? Było tak oddawać się takim rzeczom? Nie, Jezus jej też mówi, ja cię nie potępiam, idź, nie grzesz więcej. Bo właśnie Jezus zdejmował z ludzi brzemiona. Nie? Oni mieli jakieś swoje brzemiona, ten człowiek z pewnością, jeśli ta historia jest jego historią, takie założenie zrobiłem, nie wiem czy jest prawdziwe, ale jeśli to jest jego historia, to było brzemię dla tego człowieka, nie? On może w kilka lat się w ogóle borykał z tym, wiecie, bo to nie jest łatwa rzecz, nie? Nie udzielić komuś pomocy. Nawet niedawno mieliśmy tutaj takie zajęcia z pierwszej pomocy i okazuje się, że przepisy prawa zobowiązują nas do udzielania pomocy.
chociażby do zadzwonienia po pogotowie. Nie wolno nam przechodzić obojętnie wobec kogoś, kto potrzebuje pomocy. Ale Jezus nie potępia, nie oskarża tego człowieka, nie wytyka mu tego grzechu, tej winy, tylko mówi mu: dobra, to teraz czyń już tak samo, nie? Idź już teraz nową drogą, postępuj podobnie, jak już wiesz, że należy postępować. Właśnie w ten sposób już teraz postępuj, nie? I to jest niesamowite u Pana Jezusa. On właśnie tym różni się od tych nauczycieli, których oni tam mieli. I oni sami takie świadectwo o Jezusie wydali, że no, ten człowiek uczy inaczej niż nasi uczeni w piśmie. No właśnie dlatego, że tamci wiązali brzemiona ludziom, używając tego samego słowa, tej samej tory, wiązali kolejne brzemiona i przytłaczali tych ludzi coraz to cięższymi brzemionami, a Jezus, korzystając z tych samych słów, uwalniał ludzi od brzemion. Tak? Więc ta historia nam pokazuje, że Jezus dokładnie wie, co się wydarzyło w twoim życiu. Nie musisz już dłużej ukrywać się przed Nim i udawać, że to nie był twój bliźni, że przecież masz usprawiedliwienie dla swojego postępowania, że możesz podawać nawet jakieś wersety. Jakby. Możesz to robić i nigdy nie pozbędziesz się tego brzemienia. Do końca życia będziesz przytłoczony nim, a możesz po prostu uwierzyć, że Pan Jezus doskonale zna twoją historię. I On wie, co źle zrobiłeś. I On wie, jak się zachowałeś. I On nie ma zamiaru ci tego wypominać teraz. On jest gotowy zdjąć z ciebie to brzemię i po prostu pokazać ci, że okej, teraz będziesz żył już w nowy sposób. Już nie będziesz popełniał takich błędów. Jestem z tobą cały czas, aż do końca twoich dni. Więc taką naukę z tej historii możemy dzisiaj wynieść, więc jakby nie ukrywajmy niczego przed Jezusem, bo On i tak wszystko wie, ale On chce nam pomóc, a nie nas jeszcze dobić, przytłoczyć jakimś kolejnym brzemieniem. Kościół powinien być takim miejscem, gdzie ludzie odzyskują zdrowie, siły, gdzie zrzucają swoje ciężkie brzemiona, które taszczą na tym swoim szlaku życiowym, gdzie po prostu mogą odpocząć, tak? Amen. Amen.